Jak może osoba, która jest całkowicie izolowana od życia, uczyć nas o tym, czym jest rodzina? Jak może osoba, która nie ma zielonego pojęcia o tym, jak wygląda zagranica? Nie wiem, czy słyszeliście państwo tę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że ponad 30 lat temu był w Wiedniu. I przeżył szok kulturowy. Pewnie się przekonał, że tam mówią w obcym języku. Notabene w obcym języku, który bardzo pana prezesa drażni. I teraz zastanówmy się nad tym, drodzy państwo. Ta osoba, i o tym mówią młodzi ludzie, pan prezes, który pojęcia nie ma ani o rodzinie, ani o współczesnym świecie i jego wyzwaniach. On nawet nie wie, jak wygląda polska ulica. Bo jak czasami opowiada o Warszawie, to mam takie wrażenie, że ostatni raz sam przespacerował się ulicami mojego miasta jakieś 30 albo 40 lat temu. Osoba, która bez przerwy się czegoś boi. I znowu, nikogo nie obrażając, no ale przecież wszyscy widzicie, drodzy państwo, że pan prezes jest pogrążony w przeróżnego rodzaju fobiach. Bez przerwy szuka jakiegoś wroga,